Dzień dobry, dzień dobry. Ja już w pół drodze do Jarosławia. To chciałem wam coś pokazać. Zobacz. Tutaj rysę. Sliczki. Tu są elegancko nacinane. Tutaj jeszcze chyba nie nacinane. Nie, jeszcze nie nacinane. Ale najważniejsze to jest tutaj, no. Zobacz, nacinane, no niestety w pewnym momencie już to strzela. Z tamtej strony to już zupełnie sliczki. Ja się pierdzielę. Tam już nie ma czym jechać. Zobacz, Volvo jest? Jest. Dziad się cieszy, bo ma Volvo. Masakra. Tylko pierwsza kontrola i od razu na parę tysięcy, kurczę, te wydatki. No tutaj, kurde, jakby jedne budki, drugie budki, tu już macie cztery, powiedzmy po tysiaku do 4000. No i tam też więcej niż 4000 chyba, bo to są te małe. Jakie one są, to są megowe. 45? Jakie one są? Nie, 60, ale 295. No to są megowe. Tylko nie droższe. No to już 4 razy. No z 6000 będzie. 6 tutaj. No już prawie ponad 10000 pewnie będzie. Plus to rozwalone. Całe nadkole, z całymi wszystkimi mocowaniami. Nie wiem, bo to Volvo, pewnie koło tysiaka. Już kwata się robi. Zamiast tu na bieżąco jakoś robić, to tak o. Wychodzą cyrki. Nie, ja to nigdy nie ciąłem. Jak już było pogranicze, to już wymieniałem. Już pierdzieliłem, wolałem wydać. Iż potem na remonty, a i... no jakby coś się stało, to jest raz, dwa... No strata czasu, no i trzy nie wiadomo gdzie by to się stało. Jak na autostradzie to ma przechlapane. No jeszcze bym mógł dojechać do parkingu, to jeszcze, no nie, ale nie. Co najwyżej tam się zdarzało, że coś tam się oberwał trochę ten z najechania prawdopodobnie tego na krawężnik bądź zcięło gdzieś coś. No się wymieniało. Masakra. Tutaj to jest cały zestaw. No nawet jeszcze nie patrzyłem na przednie koła, no nie, ale też przednią oś. Ale mi się wydaje, że jeżeli to jest cały taki, raczej tyle opon, to może być i cały taki. To jest kurde takie niebezpieczeństwo, że masakra. Masakra. Ale nawet widać, jaka to jest leciwa, bo przecież zobacz, ile tutaj ma pęknięć już. Mikro pęknięć. Jakby była, nie wiem, przegrzana albo coś. No to też co to jest? Respa jakaś, kurde. Chinol albo coś. Tu też chinol i nacinany. Tu tylko można się pochwalić przednią osią. Michelin. O mój Boże. Dobra. Jakby nie patrząc, to ja już powoli składam kiranę, bo już tak jest duszno, taki ukrop, że dramat. Jadę, no. 11 i tak mi nie wyjdzie. Już mam 9. Muszę się trochę pośpieszyć. Jeszcze tam jedno spotkanie z widzem mam. Zobaczymy, jak dojdzie do skutku. I jedziemy dalej. Jest w tym tygodniu plan. Załadować, pojechać, przerzucić, jakiegoś kruciaka zrobić. Wrócić do Hamburga. I jechać na Mastertrucka. No mam nadzieję, że wszystko jest ok. Na razie żadnego zwrotnego maila nie dostałem, a co się dowiadywałem, to dopiero w tym tygodniu.
tym, w ostatnim tygodniu przed Mastertrucka jest ten wysyłanie wszystkich zaproszeń, czy tam bilecików, czy informacji. Kurde, no ja jestem w szoku. Ja to jestem w takiej niewiadomej, czy ja się dostałem, czy się nie dostałem. Nie wiem, czy prawidłowo przeszła ta weryfikacja, czy faktycznie zgłosiłem to zgłoszenie. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. A tymczasem firanki składam, jedziemy. Klima chodzi, tak, dobra, zmniejszymy, żeby za bardzo nie dawało już. Włączamy, bielki, jedziemy. Ahoj, przygod. Dobrze, że akurat mi się tutaj, kurde, udało się ten złapać tutaj jakiś ten parking. W sumie nie suma sumarum jak jechałem, jeździłem, to nie zwracałem uwagi na parkingi. Ale jak już się Ostrów Świętokrzyski, Ostrowiec Świętokrzyski, coś takiego chyba. Kurde, jakby zdał, co bym powiedział. To zanim to nie ma tego. Kurde, blisko zamknąć. To już za tym to już długo, długo nic nie ma. No, żadnego parkingu. Więc jak z domu wyjeżdżałem, to miałem jeszcze czas. Bo tutaj sobie wymarnowałem, znaczy użyłem swoje do 90 godzin. Dlatego tutaj stoję, a nie przed Jarosławiem. Bo mi zostało tylko 3,5 godziny. Czasu do 90 godzin czy 3,40, coś takiego. No, zostało mi jeszcze z tamtego tygodnia 16 minut, chyba tak. Prawie wykorzystane 90 godzin i można jechać. Można jechać, tylko żeby jeszcze tutaj te remonty szybciej szły. To było elegancko. No jak tam będziecie jechać, to my kurde, no na zielonym nie przejedziemy. No nic. No, więc tak się sprawa miewa, no. Wolałem wymarnować całe 90 godzin, jeszcze wyjechać właśnie w niedzielę, te 3 coś godziny wyjechać. I ten, żeby mieć dzisiaj mniej do roboty, znaczy więcej do roboty, o. Żeby gdzieś dalej dojechać. Nockę mieć przyspaną, ale i tak kurde o 8. O 8, przed 8. Mnie obudził gorąc. Dosłownie gorąc. A jest niby 23 stopnie. Ale jest tak duszno. Tak duszno, że szału. Nie będę dokończać, ale to powinienem dokończyć. To jest masakra. A wczoraj jeszcze kurde to w obrębie mnie. Akurat pomiędzy dwoma burzami jechałem, ale kurde dawało, ale dawało. Dobra, pykniemy na czerwonym, czy jeszcze na zielonym? Na zielonym, no to jest czas, jest czas. Oni tutaj chyba nowe podstawy kładą. A tutaj to muszę jakoś właśnie pojechać. Ostatnim razem przytarłem. No to ja im się zejdzie. No ja zejdzie się, zejdzie się. Dobra. Ja bym to, ja to bym rzekł inaczej. Jadymy. Ale dzisiaj mam dzień taki jaki. Wszystko na opóźnienie. No. Masakra. 19, a dopiero wyjeżdżam z Jarosławia. Załadowany, odprawiony. I tak o, do cholery ci ciasnej, że tak powiem, pieszczotliwie. No, masakra, masakra. Ale dzisiaj właśnie spotkałem widza, Dominika. Pozdrawiam się serdecznie. Dzięki za 4-pak piwa. To się szanuje, że nawet bez pytania, czy coś potrzebuje. Raczej pytał się, czy coś potrzebuje, oczywiście. A powiedziałem, że nie, wszystko mam, wszystko jest ok. A tylko jak tylko mnie zobaczył, wyskoczył, nagrał.
przywitał się, mam coś dla ciebie. A ja mówię, co? No, czteropak piwa, ale alkoholowego. Mówię, jest to, nie pije alkoholu. Serio? A ja mówię, nic. To najwyżej ktoś się inny ucieszył. Ja mówię, dobra, spoko, nie ma problemu. Fajny gest. Fajny, przyjemny gest. No i co, przyjechałem tutaj, znaczy no przed widzem, dzwoniłem do spedycji, chciałem się dowiedzieć, czy jakieś plany są, czy nie ma planów. I ten, akurat spedytorka odebrała i mówi, tak porozmawialiśmy chwilkę i mówi, mam niemiłą informację. A ja mówię, możesz, ty, babo, na czerwonym? I ten... Z Jarosławem, tu przesunięcie, tu to, tu tamto. Ja mówię, nie, tak sobie myślę, tylko nie na jutro. A ja mówię, co, odwołali ten załadunek czy coś? Nie no, dzwoniła do mnie pani z Jarosławia, że mają opóźnienie na linii, było w nocy opóźnienie 4 godziny. A ja mówię, kurde, dobrze, że chociaż dzisiaj załadują i wyjadę, tak? A nie, że jutro, nie? No, tak to bym był dzień w plecy. No i tak, nie jestem, kurczę, co ja mam jeszcze tylko 3 godziny niecałe do jazdy. To ja może przed Kraków, może za Kraków lekko dojadę i koniec. Nie, nawet nie dojadę za Kraków, może przed Krakowem gdzieś się zatrzymać. Czyli nie wykorzystam 9 godzin, tylko wykorzystam niecałe 13 godzin i dziękuję. Ale weź teraz stań gdzieś o tej godzinie. 22 prawie, że 21.30 powiedzmy, tak, no, na obwodnicę nie będę wjeżdżać, bo potem to już, kurde, na 15 godzin, a nie chcę, kurde, marnować 15, potem 9, bo już i tak już jedną 9 dzisiaj zmarnowałem niepotrzebnie. Szkoda, że wcześniej nie zadzwonili, nie poinformowali to i tamto, że jednak jest opóźnienie, tutaj nie wyrobią się, no masakra. Masakra. No, no to czekałem niecałe 3 godziny. No gdzie, kurczę, pani na rowerzystko? Chyba pani rowerzystko. Nie zna się przepisów? Że teraz przechodzi, ma większe prawa niż kiedykolwiek? No. I ten. No to tam niecałe 3 godziny. 2.40 chyba. No i podeszli, żeby podjechać. No to dobra, to mówię, godzinka i wyjazd. Dwie godziny, chyba ponad dwie godziny ładowali. Ponad pół godziny. O kurde, ciepło w tym Przemyśle. Przemyśle, ja sobie. Że... nikt, dobra. Potem ponad pół godziny czekania za papierami. Przyjechałem na agencję celną, oczywiście, kurczę, dostałem już plombę na wstępie. Ja mówię, co plomba? Po co plomba? No jak po 16 to plombujemy. A ja mówię, ciekawe. No to plombę zarzuciłem, zacisnąłem. I ten, i co? A, no to dałem papiery, telefon jest, wszystko jest. No i mówię, że kurde, pewnie z 15 minut, max 20 i wyjadę. Ta godzina. Masakra. A ty kierowco? Drugi kierowco? Kierowczyni? Co tutaj tak jeżdżą przeciwnie? Co tak jeżdżą? Widzą dużego i nie ustępują, tylko od razu pchają się. Nawet nie wiedzą, jak kurde, jak daleko, jak długi dystans potrzebuje ciężarówka, żeby wyhamować. No. I tak o. Wiem, co, zmierzam ku zachodowi słońcu, słońca. I jutro ogień, natłoki, żeby tylko wszystko ładnie, pięknie poszło. Może się zrzuci, a może i nie. No nie wiem, nie wiem, czy tam... Nie dojadę z Krakowa, to już nie dojadę na pewno. Dokądś dojechać, pauza. Zrzucić w środę, załadować, gdzieś dojechać, w czwartek zapakować. I w piątek na noc będę w tym,
wieczór będę w tym w Opolu. Zobaczymy, chyba że wszystko na maksa, tak żeby szybko wszystkie dziewiątki wykorzystać. No jeszcze mam dwie dziewiątki, no niestety nie przemyślałem tego. Trzeba było jeszcze poczekać te 20 minut, żeby trójka wyszła. Ech, kurde, no. Kto wiedział. A też mówiłem, że długo strasznie ładujecie. Długo? To i tak szybko. Wie jak szybko, zawsze była godzina i wyjazd. Nie no, czasami po 6 godzin. Ja mówię, tak. Pauzę robię. Po trampą. No nic. Jest jak jest, tego nic nie zmieni, ja tego nie zmienię. No. Masakra. Dobra, hamuj. O Jezu, jedna ręka, jeszcze jestem po tym, po weekendowych manewrach wodnych. Wszystko napierdziel, o Jezu. 2 dni z rzędu na basenie, masakra. No, żeby nie przedłużając, kieruję się ku zachodowi. A dzień dobry. Czyli no popołudnie. Południe, no może w ten sposób. Czas najwyższy się trochę odezwać, no. Obiad zjedzony. Tutaj garu umyty. Ile wyjechane? 3,50 prawie, że. Ale idę na dychę, więc nieważne, ile teraz wyjadę i później, ważne, żeby dychę zrobić. A żar taki z nieba się leje. Nagle z 20 zrobiło się prawie 30. No i wariat chodzi. Pojechać go jak niemiłosiernie. Nawet w samochodzie trochę go słychać. O, muszko. Spadaj stąd. Ja nie wiem skąd ty się wzięłaś, a przyleciałaś. No, pauzę robiłem, gdzie jak, kurde, no 2 godziny ujechałem. No coś tam się u mnie odezwało coś i musiałem szybciej stanąć. I 2 godziny, tak? I gdzieś jest tam za Rzeszowem. Trochę dalej niż Rzeszów. Między Rzeszowem a Krakowem. 40 minut do Krakowa miałem. 40? No, 40. I tak na razie pędzę. No i też mi niepocieszony jestem z tej godzinnej niewykorzystanej godziny. Oj, masakra. No ale no cóż, rzecz wyższa. No. I tak o, staram się dzisiaj na dychę. Może jutro na dychę. A potem na masę traka. No. A potem na masę traka. Tak, to teraz dycha, jutro dycha by się przydała, czyli już były 33 dziewiątki wykorzystane, 20, czyli już maksimum. No i na dojazd do tego. Na miejsce parkingowe. No. Odbycia pauzy weekendowej. No i dobra, no. Jeszcze ile mam pauzy? No, jeszcze 20 minut. Pośpieszyłem się z obiadem. A też żadna mi tyle narobiła, że jest to, o Jezu. Pełna lodówka. Na 2 tygodnie. Ojej. Kochana żona. Żebym się nie martwił, że nie będę miał co jeść, albo chyba, że ona by się, żeby się nie martwiła, że nie mam co jeść. O, może w ten sposób. Żeby ona się nie martwiła. No już, wypadł ty mucho, głupia ty. Wylatuj. Tam masz kosz. Leć. A nie bawisz się tutaj. Zoną w kopie mieszkę. Leć mi stąd, no. Głupie te muzyki. Dobra. Może później ją trzasnę. Jak już tu siedzi.
później. No już pauzę kręcę. Obecnie jestem na Hersprungu na Autohofie. Jeszcze dużo miejsca jest, mimo że jest godzina 20 prawie. Jeszcze wariat pracuje, no 26 stopni na zewnątrz. To niech jeszcze popracuje, dopóki nie pójdę spać. O. Ale dlatego tutaj się zatrzymałem, bo przecież tutaj zawsze jakieś miejsce się znajdzie, no nie? Na Autohofie. A też okazuje się, że mi nie śpieszy się. Z tego względu, że do Mateusza zadzwoniłem, powiedziałem parę słów, w sensie takim, że kurde, muszę jechać do Dentor Czechy? Czy nie muszę? Mówi, że no chyba się nie uda przestawić, no nie? To mówię, to spoko, bo tak liczę, że tak na Master Trucka mógłbym nie zdążyć, no nie? To znajdź mi albo na koniec tygodnia, albo na początek następnego tygodnia. Na przykład jeszcze raz Jarosław, albo co jeszcze? Skarbimierz? No. To jeszcze mogę polecieć na to. No pomyśli. Zobaczy. Może będzie. No jak nie, to najwyżej poczekam dobę w Hamburgu. Czyli to będzie... Kiedy to będzie? Dzisiaj jest wtorek, jutro środa. Ja bym w czwartek coś zapakował. To na piątek... No ja czy w czwartek jeszcze wieczorem jestem, ale to bym poczekał, gdzieś tam zatrzymał się przed Opolem. I bym znalazł jakąś myjkę. Przyda mu się. Ze względu na to, że trzeba trochę prezencji mieć. Nie ma sytraka. No. Bo raczej z takim tutaj nie pojadę. Nie mam baty. No muszę się umyć. Opony przygotować. Już tutaj strzeżało, ale to nie wiem właśnie, czy jakby się umyło, to może by wyszło z tego białe coś. Nie wiem, ale w razie co to jeszcze raz pomaluję. To jeszcze mam preparaty takie na błyszczanie opon, więc powinno wyglądać cyklofon. No. A jeszcze to. Prawdopodobnie maznę może tym też farbą do tego do opon, żeby to zniwelować ten czarny. No akurat może się strzeli w kolorystykę. Kurde, nie ma kiedy tego zrobić, naprawdę nie ma kiedy. Nie ma kiedy. No na razie póki co odpoczywam jeszcze z 2 godzinki. Może wyłączę tego wariata i ten pójdę spać. Wstanę, o której wstanę. Nie śpieszy mi się. Mam teraz dużo czasu. Wprawdzie. A na razie też kończę z tym odcinkiem. Będzie dobrze. No. Więc trzymajcie się cieplutko. Cześć.